Wam, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj jest film wyjątkowy, ponieważ w końcu pokażę Wam dom, który kupiłam. Ale zanim to nastąpi, musimy tak, nakarmić psiaki, pójść z nimi na spacer, no i jedziemy. Sama jestem ciekawa, nie byłam tam, słuchajcie, od listopada, więc troszkę miesięcy minęło. W ogóle tam za często nie bywałam, ale to też historię wszystkiego opowiem Wam, jak będziemy jechać w samochodzie. A tymczasem, zobaczcie, psy tutaj, chciałam powiedzieć, czekają. Frania niezbyt, ale Bogdan już, zobaczcie, czeka tutaj na jedzonko, prawda? Ty jesteś zawsze głodny. I czekasz na jedzonko, tak? No, czekasz. Słuchajcie, przez ostatnie pół roku odchudzałam Bogdana i chodziliśmy na takie bardzo, bardzo długie spacery i ma tak wyliczone co do grama jedzenie, smaczki też wydzielone. No ale zobaczcie, jaki przystojniak, schudł 3 kilo, bo jednak po tej kastracji troszeczkę mu się przytyło niestety i zrobił się takim psem kanapowym. Nie chciało mu się w ogóle bawić, tylko chciał leżeć, spać. No ale teraz, odkąd zaczęłam go odchudzać, to zaczęłam robić tak, że właśnie rano wychodzimy na taki spacer krótszy, później taki naprawdę szybciutki, tylko na siku, a później wieczorem idziemy na godzinę bądź półtorej godziny i słuchajcie, on biega jak szalony. Więc teraz ma dużo energii, no i wygląda jak takie przystojne szyba, bo już ma sylwetkę idealną. Nawet słuchajcie, pani, od której kupiłam franie, zauważyła, że Bogdan teraz wygląda idealnie. Tak jesteś przystojna. No takie przystojnie. Moje myszyczki. Tak cię są. No tak? Dobra, idziemy dawać im jedzonko. No to kochani, pora, żebym Wam przedstawiła krótką historię zakupu mojego domu, bo dom kupiłam w październiku ponad rok temu i kupiłam go przed otwarciem salonu w Warszawie. No i od tego czasu kompletnie nic tam nie robiłam, dom zakupiłam w stanie deweloperskim i no i co? I tak jakoś on sobie stał, miałam go odebrać w czerwcu, czyli no ponad pół roku temu, ale oczywiście jest opóźnienie, brakuje tam ogrodzenia, drogi dojazdowej i jakiś tam balustrad na balkonie i po prostu ten dom sobie tak stoi. I w styczniu postanowiłam, że już zacznę coś więcej robić i podjęłam współpracę z architektem, z panem Janem, który też robił mi salon w Warszawie, z którego jestem przezadowolona i salon naprawdę zyskał na świecie bardzo dużo nagród za design. No i oczywiście jestem bardzo, bardzo z tego dumna i kocham ten salon. W ogóle uważam, że jego wystrój, wnętrze po prostu robi naprawdę mega wrażenie, świetnie się tam czuję. Jest to taka przestrzeń właśnie surowa, ale z nutką sztuki. Bardzo mi się to podoba, że tam jest tak czysto i widać po prostu tą przestrzeń, bo salon w Warszawie ma 400 metrów i też mój dom ma 400 metrów, więc jest ogromny. I z panem Janem pracowało mi się tak rewelacyjnie, że od razu, kiedy postanowiłam, że będę się zajmować tym domem, że będę tam robić remont, nie miałam nikogo innego na myśli, jak właśnie pana Jana.
i rozpoczęliśmy już tam pierwszy etap pracy nad wystrojem wnętrz, w zasadzie bardziej nad takim rozłożeniem tej przestrzeni, więc będziemy tam robić naprawdę przepiękne rzeczy i chciałabym właśnie ten dom zrobić w takiej stylistyce takiej czystej, trochę surowej. Ja nie chcę, żeby ten dom był takim typowo ciepłym domem. Ja się dobrze czuję, kiedy jest widoczna przestrzeń i jest taki porządek, ład, jest wszystko takie po prostu bez zbędnych takich pierdółek, wiecie o co chodzi? Więc no, w mojej wizji ja już go widzę, ja już po prostu nie mogę się doczekać, żeby po prostu przechodzić te kolejne etapy, dlatego przed rozpoczęciem w ogóle czegokolwiek postanowiłam, że Wam pokażę, jak wygląda mój dom, bo jeszcze nigdzie go nie pokazywałam, więc mam nadzieję, że co, chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że Wam się spodoba, no ale to mnie się ma podobać, ja jestem bardzo zadowolona, w ogóle architektura tego też jest taka, jakbym chciała, więc chodźcie po prostu ze mną zobaczyć dom, który kupiłam ponad rok temu i jeszcze się nigdy, ale nigdzie się nim nie pochwaliłam na takiej zasadzie, że nie pokazałam nigdzie, jak on wygląda i słuchajcie, nawet moja mama, moje siostry nie widziały tego domu, mój przyjaciel Michał też nie widział tego domu, nikt nie widział tego domu, słuchajcie, tylko ja widziałam ten dom, więc teraz będziecie mogli po prostu, moja rodzina, moi przyjaciele, go zobaczyć. No to słuchajcie, jesteśmy... Ciężko chodzą, bo nowe. Jesteśmy w moim domu. Witam Was na moim przedpokoju. I teraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Teraz sprytnie przeniesiemy się do łazienki. Tutaj będzie taka mini łazienka dla gości. Też chciałabym Wam pokazać tak mniej więcej swoją wizję, ale zobaczcie to, jaki piękny salon. Proszę bardzo, bardzo dużo okien i mam taką wizję, że właśnie tutaj będzie duża kanapa, jakiś rzutnik, tak jak to mam właśnie w Krakowie. Tutaj będzie kuchnia, raczej tutaj te ściany będziemy wyburzać, bo mamy tutaj mini spiżarkę, a tam jeszcze wcześniej był taki pokój na biuro, ale tam pracownicy mają swoje rzeczy, więc nie będziemy im tam nagrywać, więc tą spiżarkę byśmy przenieśli tam, a tutaj marzy mi się taka po prostu wyspa, na której będę gotować, piec i robić różne fajne rzeczy, które lubicie oglądać w moim wykonaniu, a teraz tak nie bardzo mam warunki do tego, więc w sumie tego gotowania jest bardzo, bardzo niewiele, więc wyobraźcie sobie tutaj Sylwię, która będzie stała o dokładnie tak i będzie Wam tutaj coś pichcić, gotować, kroić, szatkować i będzie przepięknie. No, tutaj teraz przechodzimy do miejsca, w którym ma być ogromny stół i ma być jadalnia, ale mój architekt wymyślił, ponieważ zobaczcie tutaj, mamy taką fajną ścianę i mój architekt wymyślił, że tutaj zrobimy ogród zimowy i że właśnie tutaj zrobimy taką strefę relaksu i że właśnie na tej ścianie białej będzie możliwość wyświetlania filmów, więc byłby drugi rzutnik, więc to by było super, już widzę te kanapy, no byłoby po prostu, będzie pięknie, tylko jeszcze trzeba to wszystko zrobić, no ale na to będziemy potrzebować sporo czasu, bo tak jak wspominałam, dom ma 400 metrów kwadratowych, więc jest naprawdę gigantyczny. Nie wiem, czy zobaczycie to w nagraniu, że tutaj jest taka przestrzeń, ale jest naprawdę sporo miejsca i też sporo rzeczy będziemy tutaj wyburzać, ponieważ mamy taką wizję z architektem, że tutaj będziemy wyburzać wszystkie sufity aż do samej góry, żeby było widać dach, więc no po prostu to będzie robić taki efekt wow, że ktoś wejdzie, a tam będzie tak wysoko, 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 bo ten dom ma dwa piętra. Więc w sumie chyba opowiedziałam Wam wszystko, co się dzieje tutaj na dole, czyli mamy tak, tutaj, nie będziemy tam wchodzić, bo tam jest dużo pierdół właśnie pracowników, ale tutaj mamy miejsce przeznaczone na biuro. Raczej nie będę tam robić biura, ponieważ ja nie potrzebuję biura, ale właśnie chciałabym powiększyć tą przestrzeń jak najbardziej na dole, żeby było takie duże, duże pomieszczenie właśnie z kuchnią, z wysp,
izbą, ze stołem, no i z kanapą, bo najważniejsza w domu jest oczywiście kanapa, bo tam przyjmujemy gości, a tutaj jeszcze się cofniemy trochę dalej, chodźcie. Tutaj mamy garderobę, czyli tutaj to jest miejsce na kurtki, buty, no to w sumie tyle, kurtki i buty, więc tutaj sobie stworzymy taką garderobę, żeby po wejściu do domu móc odwiesić kurtkę, no i żeby też było to miejsce na buty, bo ja trochę tych butów posiadam, aczkolwiek to jest świetne, że ostatnio bardzo dużo wyprzedałam, więc ze 100 par, słuchajcie, zrobiło mi się 15, więc i tak nie jest źle, ale jednak buty zimowe zajmują bardzo dużo miejsca. A tutaj przechodzimy sobie do garażu, w którym mamy tam miejsce, tam jest jakaś kotłownia, coś, ale ogólnie garaż jest przystosowany na 2 samochody, czyli mogłabym sobie kupić jeszcze kiedyś stary Porsche, o którym marzę, ale to słuchajcie, takie tam marzenia. Więc teraz przejdziemy sobie do góry, zapraszam. I tutaj góra składa się z sypialni głównej, z sypialni dla gości, ale będzie sporo zmian i też o tych zmianach teraz Wam poopowiem. No i tak, mamy pierwszą sypialnię. To jest sypialnia z dużym tarasem, z bardzo ładnym widokiem. Zobaczcie. Widok jest naprawdę świetny. Proszę bardzo, jest wielkie nic. Nie będziemy tam wychodzić, bo jest pewnie ślisko, ale jest, słuchajcie, wielkie nic. Podoba mi się to wielkie nic. Natomiast to wielkie nic nie potrwa długo, ponieważ w planach mają tam budować kolejne domki. Natomiast to jest super, że sąsiad, który będzie graniczył z moją działką, najpierw będzie miał długi ogród i później na samym końcu będzie jego dom, więc nie będziemy zbyt blisko siebie, więc super. Natomiast ten widok zdecydowanie jest ładniejszy od przyszłego domu mojego sąsiada. Choćby był nie wiem jak piękny, to teraz jest lepiej. To nie miała być główna sypialnia, ale już wymyśliliśmy właśnie z moim architektem, że w związku z tym, że tutaj jest bardzo duży taras i też jest super światło, to, że to będzie główna sypialnia, a z głównej sypialni zrobimy, uwaga, pokój kąpielowy, do którego teraz przejdziemy, bo wiecie, że ja mam po prostu świra na punkcie łazienki i ja muszę mieć piękną łazienkę i w Krakowie zrobiłam sobie naprawdę super łazienkę, w której mam saunę w mieszkaniu, uwaga, dało się i jestem z tego powodu naprawdę zachwycona, bo często korzystam z tej sauny i naprawdę kocham moją łazienkę w Krakowie i nawet jak jestem w mieszkaniu w Warszawie, ta łazienka no jest spoko, ale to nie jest łazienka, którą ja sama zrobiłam, więc dla mnie w domu bardzo ważna jest łazienka i to, żeby ona była większa niż standardowa, więc tak też będzie, a ta tutaj naprawdę będzie gigantyczna, więc chodźcie. No i teraz patrzcie na to, zobaczcie, jaki piękny tutaj strop mamy. No wygląda to naprawdę rewelacyjnie, tak mi się to podoba. I z jednej strony żałuję, że tutaj nie będę mieć sypialni, ale wydaje mi się, że tamto miejsce jest zdecydowanie lepsze na sypialnię, ponieważ ma większy taras, a to jest lepsze na łazienkę, ponieważ oczywiście w mojej łazience będziemy mieć strefę saun. A po saunie co jest fajne? Wyjść i odpocząć na zewnątrz. A tutaj, zobaczcie, mamy taką możliwość, ponieważ mamy fajny taras, w którym możemy właśnie zrobić, położyć fajne pufy i leżaczki. I jakby tutaj jest tak bardziej prywatnie, też no jest po prostu bardziej z boku i wydaje mi się, że to miejsce właśnie w związku z tym jest fajniejsze na pokój kąpielowy, na łazienkę, no ale chodzi mi o to, że po prostu ta łazienka będzie się na pewno składała z saun, może jakieś jacuzzi zrobię, jeszcze nie wiem, ja tak średnio przypadam za jacuzzi, ale ogólnie chciałabym, żeby w tej łazience można było się zrelaksować. No i tak, na tą łazienkę składa się to pomieszczenie i teraz to nie koniec, idziemy, to pomieszczenie i to pomieszczenie, które jest bardzo, bardzo ciemne. Ale w projekcie było tak, że tam miała być sypialnia, tutaj miała być garderoba, tam łazienka, ale przechodzić z garderoby do łazienki, trochę dziwne w sumie. Dziwne, nie? Ale tam jest łazienka, bo popatrz, bo tutaj są... tak, na pewno tutaj miała być łazienka, ponieważ są, zobacz, kable i takie wszystkie wystające rury, więc na pewno miało być tak. Trochę dziwne połączenie. No ale tak miało być i też jakby ta garderoba dla mnie byłaby za mała,
bo teraz robię rolki modowe i chciałabym mieć takie miejsce właśnie w mojej garderobie, w której mogłabym bardzo szybko się przebrać, zrzucić te ubrania i pokazać Wam coś jeszcze, więc zależy mi na tym, żeby moja garderoba była większa, ponieważ no też myślę po prostu o tym, co robię, czyli jestem youtuberem, nagrywam i jednak ta przestrzeń jest mi też potrzebna pod nagrywki. Idziemy dalej. I teraz przechodzimy sobie do drugiej sypialni i to będzie sypialnia dla gości. Ona wygląda tak, więc fajnie, bo w każdej sypialni naprawdę jest bardzo, bardzo ładne światło i nawet myślałam, żeby zrobić coś takiego, żeby zrobić z tej sypialni jakby dwie, żeby było takie z jednej strony łóżko, z drugiej łóżko, jak przyjadą moje siostry, bo moja rodzinka jest pięcioosobowa, więc jak przyjadą moje siostry, żeby miały taką swoją przestrzeń, ponieważ z kolejnej sypialni chciałabym zrobić, uwaga, garderobę i taki pokój właśnie pod modowe nagrywki, więc chodźcie dalej. Tam jest w ogóle przepiękne światło i to jest jedyne miejsce, które ma okna na dom sąsiada, więc w sumie stwierdziłam, że to będzie fajne pod nagrywki, pod taki pokój właśnie z ubraniami. No i tak, tu przechodzimy do pokoju, który naprawdę ma przepiękne światło i ma super duże okno. Więc to światło tutaj naprawdę bardzo ładnie wpada, więc przy okazji miałabym ładne światło właśnie pod zdjęcia i tak sobie to wymyśliłam, że tutaj zrobimy jakieś właśnie szafy z ubraniami, a tutaj chciałabym taki po prostu minimalistyczny wieszak i tutaj ja i nagrywająca rolki. Widzicie to? Bo ja to widzę. Wkleję Wam w ogóle tutaj wieszak, który mi się strasznie spodobał. On jest taki turbo minimalistyczny, na takiej bardzo surowej ścianie. No i tak bym chciała, więc mam nadzieję, że moja wizja gdzieś tam się ziści później w tworzeniu projektu. Bo na razie, tak jak Wam wspominałam, jestem na etapie ustalania, jaki pokój będzie czym. Wiecie, jakby takiego rozmieszczenia tego domu, więc idziemy dalej. Tutaj mamy w ogóle takie mini pomieszczenie, które też jest przeznaczone na garderobę, ale nie wiem, czy będzie garderobą, w zasadzie nie wiem, czym będzie, bo jeżeli by się dało wyburzyć ściany, to chyba bym chciała powiększyć właśnie tą moją garderobo-nagrywarnię. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy łazienkę dla gości, która wygląda tak. Myślę, że tutaj po prostu wstawię jakiś fajny prysznic, żeby było ładnie i jak ktoś do mnie przyjedzie, żeby właśnie mógł mieć taką swoją prywatność, bo w sumie ten pokój kąpielowy będzie tuż obok, ale też nie wszyscy będą chcieli pewnie korzystać z tego pokoju. Więc teraz tutaj mamy pralnię, która jest całkiem sporych rozmiarów i to jest fajne, bo będę mogła tutaj wstawić zarówno pralkę, jak i suszarkę i też będę sobie mogła właśnie na przykład tutaj zrobić jakieś takie szafki na ręczniki, czy właśnie na jakieś środki czystości. I fajne jest takie pomieszczenie. W Krakowie mam takie pomieszczenie i jestem z niego zadowolona bardzo, bo też jak mam jakiś syf czy jakieś brudne ciuchy, to tam wrzucam, zamykam i nikt tego nie widzi. Ale nie było tam miejsca właśnie na suszarkę, chociaż gdybym chciała, to bym się mogła pozbyć półek i suszarkę postawić na pralkę, ale mam pralkę z suszarką i nie korzystam z tej suszarki, więc w sumie, no nieważne. Dobra, idziemy dalej. I teraz tutaj mamy drugie piętro. I jeszcze nie wiem do końca, co tutaj będzie, ale naprawdę jest potencjał, bo mamy tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsca i właśnie może chodźmy do światła. I mój architekt wymyślił, że może fajnie by było mi tutaj zrobić jakąś taką strefę do nagrań, do jakichś zdjęć, właśnie może jakieś tło tutaj zostawić. Ja nie jestem do końca przekonana, bo raczej moje nagrywanie opiera się w głównej mierze na vlogach, czyli pokazuję Wam swoje życie, czyli tak naprawdę najważniejszy jest mój dom i to jest taka moja strefa, powiedzmy, prywatna, ale właśnie najczęściej jest widziana na nagraniach, więc nie wiem, czy taka strefa foto by mi się do końca przydała, ale też myślałam na przykład może o jakimś takim mini kinie i takiej strefie właśnie do oglądania, aczkolwiek tych stref do oglądania by było już dużo, bo i na dole będziemy mieć rzutnik w salonie, no i też przed, więc to jest jeszcze do przemyślenia, ale naprawdę ta przestrzeń jest super i na pewno ją bardzo fajnie wykorzystam. Aczkolwiek też myślę, że jak będę remontować ten dom i zabiorę się właśnie za remont, to chyba zrobię tak, że zrobię najpierw parter, pierwsze piętro, a to sobie zostawię jako taki smaczek do wykończenia na
ostatnią po prostu chwilę. No i tak, no co tu mamy? Mamy tutaj skosy. W ogóle ja na samym początku chciałam zrobić tutaj, słuchajcie, taką strefę właśnie relaksu, żeby tutaj były sauny, żeby tutaj jakiś prysznic zrobić, żeby było tutaj, bo tutaj jest tak trochę ciemno, nie? Więc chciałam po prostu zrobić takie pufy, leżanki, no ale mój architekt stwierdził, że jednak to miejsce, gdzie ma być ten pokój kąpielowy, jest o tyle fajne, że właśnie jest wyjście na taras, a fajnie po saunie wyjść sobie na taras, jeszcze jak jest zima na przykład, tak sobie pochodzić po śniegu, no to to jest naprawdę rewelacyjne i rzeczywiście ten pomysł jest o dużo, dużo lepszy, więc tutaj to będzie niespodzianką, bo ja jeszcze nie wiem, co tutaj będzie, wy nie wiecie, także dowiecie się, jak już ten dom będzie w trakcie właśnie takich prac, że będzie wiadomo, co tutaj się wydarzy, a myślę, że to będzie wiadome w piątym etapie pewnie mojego projektu, czyli na sam koniec, a na razie jesteśmy, słuchajcie, w pierwszym. No i co? No i to w sumie tyle. Jeszcze wam chciałam pokazać coś na tutaj, chodźcie, chodźcie. Bo nie wiem, aha, no właśnie, bo wam mówiłam o tym, że chcemy jakby wyburzyć te sufity, żeby było widać właśnie dach, no to zobaczcie, tutaj wygląda ten dach w taki sposób, więc jeżeli by się udało zrobić to, co chcemy, no to naprawdę by była rewelacja, bo wtedy to będzie taki efekt wow, że jest tak wysoko, wysoko do góry, a to bardzo ładnie wygląda. No to co, teraz chyba powinniśmy przejść do ogródka? No to idziemy. I tutaj widzicie, mamy takie schody zrobione betonowe, ale raczej chciałabym te schody w ogóle zmienić i też zastanawiamy się, jak to można zrobić, żeby one były bardziej takie nowoczesne, ale jeszcze jakie będą, to nie wiem, więc też wszystko wam będę pokazywać na etapie właśnie później projektu i wykończenia, ale po prostu jak jestem tutaj w tym domu, to już widzę, jak to wszystko będzie wyglądać i wiem, że ten dom naprawdę będzie piękny i jestem pełna w ogóle takiej ekscytacji, że znowu czeka mnie... Żartowałam, że znowu czeka mnie remont, słuchajcie! Ja tych remontów w swoim życiu już trochę miałam, słuchajcie. Salon w Krakowie, totalny dramat. Pracownicy spieprzyli mi wszystko, co mogli. Musiałam wziąć inną firmę remontową. W ogóle pierwsza firma remontowa była chłopaka mojej koleżanki, więc to był problem, bo on po prostu... Zepsuł mi wszystko, co mógł. Pokazywałam wam kiedyś na Instagramie. To była tragedia. Później kolejna firma remontowa przyszła i starała się to naprawiać. Było ciężko. Później moje mieszkanie w Krakowie. To była istna po prostu mordęga, bo do tej pory ciągnie się sprawa w sądzie, więc naprawdę jest katastrofa. A słuchajcie, to trwa już 4 lata. 4 lata sprawa w sądzie, więc dramat. No i tak, później... Kolejny remont, czyli salon w Warszawie. I tutaj poszło wszystko gładko, ponieważ naprawdę ta praca była tak super zaplanowana, ustalona. Oczywiście było tam jakieś opóźnienie, ale to jest nieuniknione, jakby ja to też rozumiem, że mogą być opóźnienia, ale naprawdę jakby to poszło gładko w porównaniu do tego, co było wcześniej. No i teraz mamy, aczkolwiek no wydałam dużo więcej niż miałam wydać, więc tutaj mamy kolejną inwestycję. Więc podobno jest tak, że pierwsze mieszkanie robi się dla wroga, drugie robi się dla przyjaciela, a trzecie robi się dla siebie. Więc mam nadzieję, że to jest to trzecie i że już po prostu będę mądrzejsza o niektóre rzeczy i że przede wszystkim mądrze rozplanuję wydatki i że połączę drogie rzeczy z trochę tańszymi, wiecie? Wiem, że tutaj jakby ten remont nie będzie tani, natomiast nie wszystkie rzeczy, słuchajcie, które robimy w swoich domach czy firmach muszą być aż tak pierońsko drogie. No, a ja zawsze chcę mieć pięknie, więc wiecie jak to jest. Jak jest 10 rzeczy, to po prostu Sylwia wybiera zawsze najdroższą, nawet nie wiedząc ile co kosztuje. Po prostu tak mam, więc tutaj mam nadzieję, że będzie trochę łatwiej. No, idziemy. Okej, jesteśmy teraz na ogródku i tutaj już zrobili ogrodzenie. Wcześniej tego nie było, więc super, bo przynajmniej powiedzmy, że mogę sobie zwizualizować, ile tutaj będzie finalnie tego miejsca. Ten ogródek ma 800 chyba metrów kwadratowych, coś takiego. Nie jest to jakiś mega wielki ogród, ale powiem wam szczerze, że jakby ta przestrzeń jest dla mnie w porządku, psiaki będą sobie mogły pobiegać. I to, co bym chciała zrobić na pewno na tym ogródku, no to jest basen, koniecznie z podgrzewaną wodą. Zawsze marzyłam o tym, że jak będę mieć swój dom, to że właśnie będę mieć basen i mam nadzieję, że znajdziemy dla niego fajne miejsce. I tak, przejdźmy sobie tutaj. Zobaczcie, tutaj jest ta strefa, w której
będzie taka chillera, czyli będą jakieś takie pufy, pewnie jakieś deski, żeby to nie było na trawie i właśnie tutaj na tej ścianie będą wyświetlane filmy. I ja naprawdę swoimi oczami wyobraźni to widzę, natomiast nie widzę, powiem Wam szczerze, jakoś tutaj tego miejsca na basen. Jakoś żadne miejsce mi nie pasuje, bo na początku myślałam, że to będzie tutaj, ale to miejsce nie jest słoneczne, więc w sumie szkoda by było po prostu nie wykorzystać tego miejsca właśnie na coś innego, no bo basen w cieniu, no trochę średnio, więc no tutaj to będzie taka strefa jakby spokoju, więc nie wiem jeszcze, gdzie ten basen mógłby być, może się okaże, że w ogóle nie ma fajnego miejsca na ten basen i tego basenu nie będzie, aczkolwiek no marzy mi się, nie ukrywam, że jak już właśnie podjęłam się takiej inwestycji i mam ten dom, słuchajcie, no to jednak chciałabym, żeby po prostu było tak, jak sobie to wymarzyłam, czyli gdzieś ten basen może uda się tutaj wkomponować. Mam taką nadzieję. No i co jeszcze? Jeszcze to właśnie nie wiem co, bo w sumie powiem Wam tak, jak na dom mam pomysł i widzę, widzę tą wizję w swojej głowie i wiem, jakby to miało wyglądać, to tak kompletnie nie mam pomysłu na ogród. Ten ogród jakby się ciągnie dookoła domu, w sensie tutaj widzicie, mamy ścianę, więc na całe szczęście mamy ścianę i psy mi nie będą latać dookoła domu cały czas, więc tutaj będą mieć pole do biegania, ale jak ich zawołam, to mam nadzieję, że po prostu będę ich zaganiać w ten róg i tutaj będę ich łapać. Więc też chciałabym, żeby właśnie psiaki miały jakąś taką fajną strefę dla siebie. Oni bardzo, bardzo lubią się bawić w piasku, więc może nawet bym zrobiła jakąś mini piaskownicę, zamiast dla dzieci to dla psów, ola Boga. Teraz ludzie, którzy po prostu nie mają świra na punkcie swoich psów, pomyślą, ale powalona. Też bym tak pewnie pomyślała, jakbym nie miała psów, także luz. Rozumiem Was. O, i tutaj w tym miejscu jest wyjście z kuchni, więc nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać, ale jakoś zrobimy na pewno ładnie. Na pewno po prostu architekt od ogrodu będzie miał pole do popisu, bo no ja nie mam szczerze kompletnie żadnej wizji, też w ogóle nigdy nie mieszkałam w domu, bo wychowałam się, słuchajcie, w blokowisku takim typowym po prostu w Krakowie, w Nowej Hucie, więc no nigdy nie miałam domu, moja mama też nie miała domu, jakby moja babcia też nie miała domu, my wszyscy po prostu krakusy mieszkaliśmy w blokach, w kamienicach, więc no pomysłu brak. Ale na pewno zrobimy tak, żeby było bardzo ładnie. Gorzej będzie, słuchajcie, z koszeniem trawy, więc już jakby wiem, że pierwsze w co zainwestuję, jak będę mieć ten ogród, to taki robot, wiecie, co tak kosi sam, nie? Co wygląda jak rumba. To na pewno. No to dobra. To tyle, kochani. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. I też, jeżeli przejdziemy do kolejnego etapu, to będę Wam tutaj po prostu aktualizować i będziecie po prostu oglądać zmiany w tym domu razem ze mną. Ale na pewno nie będzie działo się to szybko, bo dom jest ogromny. Jeszcze trzeba na niego, słuchajcie, zarobić. Dajcie mi czas, więc teraz dlatego też, słuchajcie, bo pytaliście mnie, co ja tak nagle sobie wymyśliłam, że ja będę tyle pracować w tym roku. No właśnie wymyśliłam sobie, bo też miałam taki okres, że stwierdziłam, że dobra, olewam ten dom i niech się dzieje po prostu co chce, ale z drugiej strony, słuchajcie, wydałam na niego tyle pieniędzy, to są naprawdę bardzo ciężko moje zarobione pieniądze, wydałam na niego tyle pieniędzy i tak, mam dom w Warszawie, w centrum, a wynajmuję mieszkanie w Warszawie, w centrum i płacę za nie, uwaga, 8000 zł płacę za moje mieszkanie w Warszawie, bo teraz te ceny mieszkań są porąbane i stwierdziłam, Sylwia, pora tutaj zacząć liczyć. Po co masz wydawać 8000 na wynajem, skoro mogłabyś mieszkać we własnym domu? Więc właśnie teraz mam mega fokus na pracę, bo chcę właśnie zarobić na remont tego domu, bo będzie kosztować bardzo dużo. No, więc trzymajcie za mnie kciuki. I będziemy tutaj po prostu pokazywać na bieżąco, co się dzieje. Dzięki wielkie. Bye!